la posizione di Ankara, dice del grande, viene impedita la visita di avvocato e corte, può avere sospettito una gendarmeria cuidata di bloccare il... Cześć kochani, witam was znowu bardzo serdecznie. Słuchajcie, jest tak zimno, że teraz chcę sobie sprawdzić, ile jest stopni. To wam powiem. A, 2 stopnie! Kurczę, przedwczoraj byłam w krótkim rękawku, na ramionczkach nawet było tak gorąco, upały 25-26 stopni. Teraz są 2 stopnie. Okej, że jest 6:30, bo jak widzieliście dzisiaj... Wcześniej się obudziłam, bo zabiorę was do nowego miejsca, do Modeny. Modena, po włosku Modena, po polsku mi się wydaje, będzie się nazywać. Pokażę wam na mapce, gdzie to jest, w Emilii Romani w każdym bądź razie. Także mam tam różne spotkania z moją koleżanką i mam nadzieję, że będę mogła wam coś pokazać ciekawego. Także chodźcie ze mną. Zobaczcie, jakie korki są tutaj przy wejściu do Modeny. No i zrobiła się piękna pogoda. Ja czekam teraz na moją koleżankę z pracy. Jest 8:30 i o 9:00 mamy już pierwsze spotkanie. Mam nadzieję, że dam radę coś wam fajnego nagrać stąd. Zobaczymy, jak to pójdzie. Zobaczymy, czy moja koleżanka pozwoli mi kręcić, bo niestety bardzo dużo osób się wstydzi. Wstydzi kamery, no i rozumiem zresztą to, także... We will see! Jesteśmy po paru spotkaniach. Jestem teraz z koleżanką, co się właśnie na mnie popatrzyła, co ja robię. Powiedziałam, żeby nie pytała, że później jej wytłumaczę. W każdym bądź razie teraz jest przerwa na coś babskiego. I zobaczcie, jaki piękny sklep tutaj. Także oglądamy sobie z koleżanką trochę ubrań. To jest fajne, jak chodzę właśnie z koleżankami z pracy, a nie z facetami do klientów, bo wtedy sobie robimy różne pauzy na sklep, na kawkę i tak dalej. Dobra. Oczywiście skończyło się to wszystko na próbowaniu ubrań. Ja muszę wyczyścić tutaj obiektyw, bo był cały wymazany. Ale jednak nic mi się nie podobało, bo sklep super, ekstra wystawa. Ciuchy bardzo ładne, cena bardzo przystępna, ale to właśnie tak później jest. Niestety materiały były bardzo syntetyczne i źle to leżało. Ale połączyłyśmy przyjemny z pożytecznym, jeszcze kawka, a później lecimy na następne spotkanie. I jak to we Włoszech bywa, wszystko się kończy zawsze dobrze i na jedzeniu, więc idziemy na obiadek. Tutaj moja koleżanka czeka. Ciao Miki! Ciao! Saluta! Ciao. Pozdrowienia od Mikeli. Ah, sei qua? Io ti stavo cercando. Siamo vestiti. Samolot. Zawsze jak słyszę samolot, to mi się przypomina lato, nie wiem dlaczego. Jakoś tak mam z dzieciństwa. A teraz idziemy do centrum Modeny. Zobaczcie, jakie fajne. Czekajcie, muszę zdjąć zoom. Zdejmę zoom i muszę zmienić baterię. Oczywiście. Ładne zakątki.
Jest super słoneczko, chociaż jest chłodno, muszę wam powiedzieć. Typowa rzecz z Modeny to jest ocet balsamiczny. Tu jest właśnie ta stara receptura octu, który potrafi... Taki ocet potrafi kosztować naprawdę nawet 200 euro. I jest naprawdę przepyszny. Ten, co znajdziecie normalnie w sklepie takim spożywczym, to tak naprawdę nie jest ten prawdziwy ocet. Prawdziwy ocet balsamiczny musi być taki gęsty. Jest pyszny z truskawkami. Ma te ma chiesto se lo prendo su io. Czekajcie, gdzie mam iść tutaj. Tutaj jest ładnie. Podoba się wam? Czekaj. A, tam jest coś, idziemy tam. Oczywiście nie mogło zabraknąć katedry, bo w każdym włoskim mieście jest zawsze na środku placu katedra. I ta jest naprawdę bardzo piękna. Proszę, plac. To jest ta sama katedra, tylko z tyłu jakby. Wcześniej widzieliście fasadę. Hello! Przyjechałam prawie do domu, ale dobra wiadomość, nie muszę gotować dzisiaj wieczorem, bo jestem teraz tutaj w centrum handlowym, niedaleko gdzie mieszkam. I zjemy sobie tutaj w self-serwisie. Jest tutaj właśnie takie włoskie jedzenie i później jest taka chińszczyzna też otwarli. Chyba właśnie na tą chińszczyznę się skuszę. A więc może wam coś nagram też z tego. Powiedzmy, że to był bardzo ciężki dzień, bo wcześniej się obudziłam. Było też trochę korków, ale na szczęście używam Google Maps z iPhone'a i są naprawdę ekstra. Jeżeli szukacie właśnie jakiegoś nawigatora, to wam polecam, bo na żywo wam podaje też, gdzie są wypadki i omija to wszystko, także naprawdę oszczędziłam bardzo dużo czasu. Dobra, to nic, przypudruję się trochę i idę. To ja się będę z wami żegnać, kochani. Dziękuję, że znowu ze mną byliście. Ja teraz wskakuję pod prysznic i kładę się spać, bo jutro następny ciężki dzień. Jadę do Turynu, ale Turyn już troszeczkę widzieliście kiedyś, może jeszcze wam coś tam nakręcę. Mam nadzieję, że Modena wam się spodobała. I dziękuję naprawdę. A w zeszłym video świętowałam 1000 subskrypcji. Cały czas przybywa was coraz więcej, także naprawdę bardzo, bardzo wam dziękuję. Bardzo się cieszę z tego powodu. Bardzo się cieszę z każdego komentarza, który mi wysyłacie. Jesteście naprawdę, naprawdę super. Dzięki i do przyszłego zobaczenia. Bye!